Aktorka teatralna i filmowa, działaczka opozycji z czasów PRL-u, dziś też związana z opozycją, próbowała nawet wejść do polityki. Słynna babcia Józia z plebanii, choć dziś na emeryturze, czyli Katarzyna Łaniewska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Członek Komitetu Honorowego Marszu, który za kilka godzin ma ruszyć w Warszawie. Idzie pani na ten marsz? Tak, idę. Mimo pogody. Idę mam nadzieję, że coś na początku powiem. Oczywiście słowami poetów zagrzewać będę do tego, żeby iść. Może daleko nie dojdę, bo mój wiek jest już w tej chwili mnie wytłumaczy, ale na pewno będę uczestniczyć. A czemu pani tam idzie? Po co? Dlaczego? Szłam w tych marszach, które były 13 grudnia organizowane w zeszłym, trzy lata temu, żeby przypomnieć o tych ludziach, którym stan wojenny, że tak powiem, najwięcej złego zrobił, albo tych, których już nie ma. W jednym z lat mówiłam o moich przyjaciołach, księżach, którzy ich zabójstwa do tej pory nie są wyjaśnione, bo to nie jest prawdziwy proces toruński księdza Jerzego Popiełuszki, księdza Niedzielaka, księdza Zycha, księdza Suchowolca. Poza księdzem Zychem wszystkich ich znałam. I to była moja sprawa, że tam byłam, że dopominałam się o to, żeby te zbrodnie zostały wyjaśnione. Tylko, że jak wiele zresztą innych rzeczy. W tym roku powód tego marszu jest jednak inny. W tym roku powód tego marszu jest i taki, i taki. To znaczy i data na pewno zobowiązuje do 21 postulatów Solidarności, które zostają zapominane, bo stan wojenny wyniknął z czego? Z tego, że Solidarność chciała jednak być i istnieć, a nie chciała być zduszona. No właśnie, jak wiele osób dziś mówi, że PiS, organizując marsz 13 grudnia, tak naprawdę zawłaszcza tę datę, co najmniej, a po drugie szarga ją. Nie zawłaszcza, przecież mogą iść inni sobie innym marszem. Pani nasza prezydent na pewno łaskawym gestem by pozwoliła iść marszałkowskom innym, którzy by chcieli dalej iść, prawda? A ci, którzy uważają, że będą demonstrować tylko sprawę 13 grudnia sprzed 33 lat, też są mile widziani w naszym... Tylko, że ten marsz ma być marszem sprzeciwu. Sprzeciwu głównie, jeśli dobrze rozumiem, wobec wyników wyborów samorządowych, które są takie, jakie są. PiS cały czas twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Cały czas na to dowodów nie ma. Dopóki dowodów nie ma, to jest to pomówienie. Zaraz panu odpowiem. Sprzeciwu tak. Sprzeciwu zajęcia najważniejszego atrybuta demokracji, to znaczy wolnych, naprawdę pełni wolnych wyborów. Zamazania tego za... przecież w czwartek w Komisji Europejskiej odbywa się czytanie właśnie protestów Polaków. Pan profesor Krasnodębski jest lektorem tego, żeby Europa zajęła się naszymi wyborami. W tej chwili też osobom z Platformy Obywatelskiej nie podoba się to, że my jak gdyby swoje brudy wynosimy do Europy. Nie my chcemy tylko poparcia, chcemy tego, żeby o nas słyszano, co się u nas dzieje. To prawda? Wróćmy jeszcze raz do tego, co będzie za chwilkę na ulicach Warszawy się działo. Po co wyprowadzacie ludzi na ulicę? Bo wiele osób, szczególnie politycy koalicji, publicyści też niektórzy mówią, że PiS chce zrobić w Warszawie drugi Majdan, podpalić Polskę. Po co? Proszę pana, gdybyśmy szli podpalić Polskę, to pan prezes Kaczyński by prosił nas, żebyśmy wzięli zapałki ze sobą albo zapalniczki, a my mamy nieść biało-czerwone sztandary i biało-czerwone róże, więc nie bardzo możemy kogoś pokłuć najwyżej tymi różami, a nie będziemy na pewno podpalać Polski. A idziemy zaprotestować przeciwko, na przykład temu, żeby pana kolegów nie aresztowali, jak wykonują swoje obowiązki dziennikarskie. Już zostali wypuszczeni, przeproszono za to. Aresztowali w kajdankach i potem sąd mówi, na szczęście, że jest to udokumentowane przez telewizję Republika, że to było nieporozumienie. No jak można nieporozumieniem nazywać również wybory, albo wszyscy z PO mówią, że musimy się odnosić do sądów i tak dalej. Kiedy, jeżeli ktoś ma zaprotestować, to musi od daty wyborów zaprotestować przez 2 tygodnie, a data wyborów ogłoszonych była 2 tygodnie po, czyli już data tego protestu
złożenia już przeminęła, czyli to wszystko jest fikcja, przeciwko tej fikcji, przeciwko temu ugniataniu państwa, przeciwko, żeby nie liczyli się z nami właśnie na Zachodzie, w Europie, żeby wszystko gdzieś zatłamsić, żeby zlikwidować już wszystkie nasze możliwości pracy dla ludzi, wielkich zakładów i tak dalej, przeciwko temu wszystkiemu. A to się również wszystko, że tak powiem, obrazowało w wyborach. Jan Bo Pietrzak, jak kogo byśmy wybrali, to może by się nam rządy zmieniły. I Jan Pietrzak, satyryk, który też, tak jak pani, wchodzi w skład tego Komitetu Honorowego, mówi, że ten marsz będzie trzecią turą wyborów. To trochę tak, jakby się podważać porządek demokratyczny, bo jednak wybory się odbyły, są wyniki, a tu ktoś chce zrobić trzecią turę? Proszę pana, porządek demokratyczny nie mówi o tym, że nie można protestować w marszach na ulicach. Dlaczego porządek demokratyczny nie był poruszany przez naszych przeciwników w 2007 roku, kiedy oni protestowali? Mało tego, pan Tusk takie zdanie wygłosił, że on wymawia posłuszeństwo obywatelskie prezydentowi, wtedy świętej pamięci, Lechowi Kaczyńskiemu. Dlatego wtedy wszystko, co pan prezydent chciał robić, było utrącane. A w tej chwili obecny pan prezydent, pan Bronisław Komorowski, przyklaskuje wszystkiemu. Pan prezydent wybiera sobie już nowych sędziów, nie ponoć bardzo niezawisłych, do tego, żeby wiadomo było, kto będzie w tej komisji, jak będziemy głosować, między innymi na niego, bo on musiał wybrać nowych sędziów, bo tamci podali się do dymisji. Ja nie wiem, czy widziała pani ostatnią okładkę Polityki. To jest prezes Jarosław Kaczyński w takich czarnych okularach. I w niej czytamy tak, że PiS z tym marszem uderza w istniejący porządek demokratyczny, jego procedury, które wciąż pozwalają reżimowi, w cudzysłowie, utrzymać się przy władzy. To trochę tak, jakby rzeczywiście ten dzisiejszy marsz miał służyć takiemu przewrotowi władzy. A proszę pana, kto to napisał? Wiesław Władyka i Mariusz Janicki. Nie wiem, nie czytałam tego. Okładka dla mnie jest co najmniej wredna, tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. A mogłabym przytoczyć naprawdę mnóstwo argumentów, dlaczego będziemy szli. Dlatego, że ludzie naprawdę mają dosyć. Bo jak mówi poeta, przyjdzie czas, kiedy ludzie tak niby garbaci, tak nisko przyduszeni, grzbiety rozprostują i zamiast garbu skrzydła na plecach poczują. I choć do dziś samotni, nagle znajdą braci, będą się mogli słowem, nie kłamstwem podzielić, spojrzeć w oczy, zobaczyć w zmęczeniu nadzieję i ten wiatr zrozumieją, co im skrzydła wieje, choć o skrzydłach od wieka wieków zapomnieli. Pięknie pani to mówi, a czy ci, którzy nie pójdą na marsz, to znaczy, że są niepatriotycznie, nie Polakami? Nie. Niedobrze, źli ludzie? Nie, panie, ja ich nie odżegnuję. To są ludzie inaczej myślący. Może, nie wiem, nie chcę się niegrzecznie wyrażać, bo nie jestem panem Niesiołowskim. Mają prawo, może się boją o swoje rodziny, boją się o to, że ich wyrzucą z pracy. A może są zadowoleni z tego, co się w Polsce wydarzyło i jak Polska dziś wygląda. Ta władza również rozdziela, jeżeli ktoś jest im przyjazny, jeżeli im sprzyja, jeżeli jest po ich stronie, to rozdziela również pewne bonusy, prawda, dla nich. Ja jestem stara, już wiem, że tak postawiłam na takich ludzi, którym wierzę, że nie chcą iść za tym, żeby przyklepać swój fotel, żeby wykorzystywać różne okazje do dorabiania się, tylko rzeczywiście, że im leży na sercu i w ich pracy leży Polska. Katarzyna Łaniewska jest naszym gościem. Przypomnę, powiedziała pani jakiś czas temu, że czuje się trendowata w środowisku, że od kiedy opowiedziała się pani po jednej stronie tego politycznego konfliktu, przestali panią zapraszać do filmów, do ról, do teatru. Nawet to może to jest takie, jestem stara, jestem na emeryturze, może już się nie nadaję, może jestem niepotrzebna, może są inni, ale ja mówię o gronie przyjaciół z zawodu, którzy bywali u mnie, gdzie rzeczywiście drugi dzień świąt, czy Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia, to moi na wsi, moich latyfundiach, jak to mówię, to stoły były dostawiane, no a teraz postanowili, że nie jestem im potrzebna. Ja mówię, a czy to nie jest dowód? Czy to mówię, nie jest dowód że się na to? Boję, że boją się może, że się zarażą. A ja nie namawiam nikogo. Ja jeżeli ktoś chce podjąć ze mną dyskusję, to oczywiście dyskutuję, ale nikogo nie namawiam. Proszę tylko, żeby myślał, a nie mi mówił, jak ja tłumaczyłam, że pan prezydent Lech Kaczyński jest Polakiem, jest patriotą, jest katolikiem, jest wykształcony, jest z głowy, jest zaangażowany i tak dalej. Ale to
ale to mówili kurdupel czy coś takiego. No więc to było. Albo nie kaczor, sądzi pani, że to jest dowód na to, że ten konflikt w Polsce, te podziały są zabójcze? Bo jak sama pani mówi, straciła przyjaciół, niektórzy już nie przychodzą, nie dzwonią. Może czas to skończyć wreszcie? No ja bardzo chętnie, ale jeżeli ktoś po wielu latach znajomości, bywania na imieninach i tak dalej, nie uważa za stosowne w mojej chorobie zatelefonować, zapytać się, jak ja się czuję, no to znaczy, że nie chce mieć ze mną kontaktu, to ja się nie mogę narzucać. Na koniec jeszcze spytam, co z filmem Smoleńsk? Miała tam pani grać tak? Wielką rolę? Nie, maleńką rolę, ale bardzo znaczącą rolę pani Anny Walentynowicz. A ona powiedziała kiedyś, pani Ania powiedziała, że musimy się na nowo policzyć. I ja myślę, że ten 13, teraz w sobotę dzisiaj, o godzinie 13, to my się na nowo też policzymy. A Smoleńsk zobaczymy w kinach? Smoleńsk dopiero... Po raz trzeci podchodzi pan reżyser do zaczęcia produkcji, ale jak z nim rozmawiałam, że w styczniu już zaczyna i chyba będzie kończył film, czyli mam nadzieję, że w 15 roku pod koniec będzie mógł być oglądany. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Katarzyna Łaniewska była naszym gościem. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.